Siemaneczko, jestem Maksymalny77, a to jest kolejny odcinek z Fima na moim kanale. Dzisiejsze zawody oczywiście na MotoArenie w Toruniu, ale zanim jeszcze zacznę te zawody, muszę powiedzieć jedną rzecz. Napisał do mnie AJ, możecie go kojarzyć z live'a z Fima, nawet z dwóch chyba live'ów. I napisał on do mnie wiadomość, której powiedział: Max, co ty robisz? I faktycznie muszę przyznać mu rację. W wiadomości tej było napisane, że za mało zostaje na starcie i że jestem noobem. I to akurat prawda, ponieważ zacząłem panikować po ostatnich zawodach w Krsko. Tutaj o, mam siódme miejsce, piękne. Jakaś luka w moim mózgu została zrobiona. I właśnie w tych ostatnich zawodach w Sztokholmie strasznie panikowałem. I AJ to zauważył i powiedział mi: posłuchaj gościu, dasz radę i mam nadzieję, że dzisiaj uspokoję tą panikę i pojadę tak, jak jest zgodnie z wyzwaniem. I przepraszam za ostatnie zawody. Dzisiaj będzie, mam nadzieję, lepiej. I żeby ograniczyć jak najbardziej prawdopodobieństwo tego, że nie będę czuł się pewnie i najprawdopodobniej spanikuję, po prostu pojadę sobie trening przed tym meczem. Oczywiście trening wam wytnę, żebyście nie widzieli, jak jeżdżę w kółko przez 50 godzin. Zapraszam na MotoArenę w Toruniu. Zaczynamy zawody. Tak więc, jak mówiłem, jesteśmy w Toruniu i jadę w biegu czwartym z Harrisem, Jasonem Doylem oraz Michaelem Jepsenem Jensenem. Ja z pola pierwszego, czyli z tego, z którego najbardziej nie lubię startować. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że najlepiej. Jak może być. Komplet przywiozę. Pierwszy bieg w Toruniu. Dobra. I teraz gonimy. Gonimy całą stawkę. Na razie zamykam. Wow, ale mnie zmuliło. Czuję się w miarę pewnie na razie, na tym etapie, po treningu. Więc mam nadzieję, że to zapewni mi dobry wynik. Dobra, lecimy. Wow, 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 banda, Harris. Wow, Michael Jepsen Jensen, ale walka teraz tutaj się zrobiła. Dobra, gonimy Harrisa, bo na razie jest na prowadzeniu. Dobra, Żagar na prowadzeniu, tak to może wyglądać. I Chris Harris w tym momencie. Dobra, udało się, pierwszy bieg wygrany, 3 punkty. Chris Harris przyjechał za mną, Jason Doyle zamknął stawkę, tam jeszcze swoje kilka słów powiedział Michael Jepsen Jensen, wsadził mi tam przednie koło, czy tam tylne, w ogóle całym motocyklem we mnie wjechał. Chciałbym zobaczyć ten łuk, kiedy było naprawdę ciasno, tutaj się napędziłem, odbiłem się od płotu, uderzyłem w Harrisa, chciałem zrobić nożyczki. Ale to było głupie, bo w pewnym momencie tutaj, o, uświadomiłem sobie, że tam jedzie cała reszta stawki, czyli w tym Michael Jepsen Jensen oraz Jason Doyle, i wiedziałem, że w któregoś z tych zawodników w końcu wjadę. No i tak się stało, wjechałem w Michaela Jepsena Jensena w kasku żółtym i po prostu nic za bardzo się nie stało, poza tym, że był kontakt. Nikt się nie wywrócił. Tak więc pierwszy bieg Żagara, bardzo ładny, trójeczka. Ale to dopiero pierwszy bieg, który mógł być najłatwiejszym tego spotkania. I zapewne tak było, bo naprawdę ładnie mi poszło. I bieg siódmy to Hampel, Bachelor i Dzika Karta. Zawsze powtarzam, że biegi z Hampelem nie są dla mnie proste. Nie wiem dlaczego zawsze przed biegami z Jarosławem Hampelem czuję się jakoś tak dziwnie, że nie uda mi się z nim wygrać. Może nie, że nie uda mi się z nim wygrać, ale po prostu, że bieg będzie trudny. Dobra, ole, teraz wystartowali.
No tutaj to będę musiał gonić chyba bardzo długo. A może nie? Może mi się uda w miarę szybko ich dogonić, jak na razie. No, Hampel prowadzi, tak jak mówiłem. Drugi jest Bachelor i dzika karta na razie spada na ostatnie miejsce. Żagar już dołącza się do czołówki tego biegu. Dobra, Hampel, chodź tu. Ej, ale na razie Grand Prix w Toruniu naprawdę udane, moim zdaniem. Gonię Hampela. Zaraz będę miał być może komplet. Po drugim biegu oczywiście, żeby nie było. Nie, chyba nie będę miał kompletu. Albo jednak, wow, ale mnie tam wyrzuciło mnie za bardzo na wyrzuciło mnie za bardzo na zewnętrzną część toru. Zakopałem się, no i nie było szansy przywieźć 3 punktów w tym biegu. Zobaczmy tutaj chwila, przywinę do ostatniego łuku, bo to było najciekawsze. Sam jestem ciekaw, co tam się stało, ponieważ tutaj jadę sobie w miarę spokojnie. Kontroluję sytuację, wypuszczam motocykl, uderzam w Hampela, który przestawia mnie na zewnętrzną część toru, no i w tym momencie przegrywam ten bieg. Tutaj był mój błąd, ponieważ mogłem bardziej przycisnąć motocykl do ziemi, wykontrować i bardziej pojechać w kredę. Ale pojechałem bardziej środkiem i uderzyłem w koło Hampela. No niestety, Greg Hancock 2 punkty. Gdzie jest Petersen? Gdzie jest Petersen? Petersen 4 punkty. Więc na razie powiększam przewagę nad dwójką tych zawodników. Podkreślam to na razie, ponieważ za niedługo mogę stracić punkty. W biegu 10 pojadę z Janowskim, Iversenem oraz Chrisem Holderem. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Wymienię opony, ponieważ to się przyda. Oczywiście w biegu 10 odsypane po zewnętrznej części toru, więc myślę, że będzie bardzo ciekawy bieg. Ja lubię się napędzać po zewnętrznej, szukać na różnych częściach toru różnych prędkości i niespodzianek. Dobra, Holder miał bardzo duży problem na pierwszym łuku, co go bardzo poszkodowało tutaj. Mamy na razie Holdera, który walczy ze mną o trzecie miejsce. Niestety już je stracił. Może zaraz jeszcze je odzyska na chwilę, ale ja na pewno nie oddam go łatwo, tego trzeciego miejsca. Próbuję się napędzać na... Podniosło mnie na czołówkę tego biegu. Czyli Iversena oraz Janowskiego. Jak na razie prędkość jest ładna. Być może uda się wyprzedzić jeszcze dwójkę. Dwójka będzie łyknięta przez Żagara. Wygrywa ten bieg Matej Żagar. Jestem zadowolony. Naprawdę bardzo ładny bieg. Udało mi się napędzić na dwójkę. Jestem zadowolony z tego biegu. Ponownie najciekawszy moment biegu to ostatni łuk. I tutaj mamy atak właśnie Żagara na dwójkę zawodników. Dwóch na jednym łuku, bardzo ładny atak. Kolejny bieg, tym razem bardzo trudny, ponieważ w kolejnym biegu spotkam się z Petersenem, Wuffindenem oraz Kasprzakiem. Petersen naprawdę, znaczy wszyscy tutaj są ciężcy do pokonania, ale Petersen depcze mi po piętach i do niego będę miał największy chyba respekt, zwłaszcza że jest znany z bardzo ostrej jazdy. Petersen jest znany jako dzik. Tak więc zobaczymy, jak pojadę z dzikiem w biegu 16 i z trzykrotnym mistrzem świata, Tajem Findenem. Jak na razie z tej stawki mam najwięcej punktów, ale punkty nie robią tutaj żadnej roboty. Muszę pojechać sam, punkty nie jadą za mnie, tylko ja jadę. Zobaczymy, jak mi pójdzie w biegu 16, który jest chyba ostatnim moim biegiem przed półfinałami. Zobaczymy, tutaj ciosno bardzo. Ej, nie zostałem na starcie. Chwila, dobra. Teraz jest ok, zaspałem trochę. Troszeczkę się tam zamyśliłem na starcie i teraz musiałem nadrobić. I chyba nie uda mi się zdobyć w tym biegu punktów, ale no, to moja wina. Nie zostałem na starcie, tak to bym miał łatwiej. Dobra, chociaż tego Kasprzaka dogonić. Niki Pedersen.
chociaż tego kasprzaka dogonić i złapać ten jeden punkt. Wow, 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 krawężnik. Dobra, już tam nie myślę nawet o tych dwóch, trzech punktach, bo to jest niemożliwe do zrobienia. Ale kasprzak jest złapany. Dobra. Mamy jeden punkt. Moja wina, że zdobyłem ten jeden punkt, ponieważ zobaczcie na mój start. Był bardzo równy w porównaniu do całej reszty stawki. No, nie zostałem tak naprawdę nawet pół sekundy. Tak więc tutaj musiałem zrobić sprzęgło, zdjęcie z gazu i czekanie, aż oni sobie odjadą na odpowiednią odległość. No tutaj musiałem gonić kasprzaka naprawdę bardzo długo, ponieważ dopiero nawiązałem kontakt na trzecim łuku do... Wow, wow, jak ja tam nie wyjechałem, to ja nie wiem. Zobaczcie, naprawdę bardzo bliziutko tej kredy pojechałem. Krawężnik naprawdę był tutaj przeze mnie zagrany maksymalnie, jak było można. No i tutaj ten decydujący atak na kasprzaka w kasku białym. Dosyć ładnie to wyszło. Jestem zadowolony i tak z tego jednego punktu, ponieważ to jest zawsze ten jeden cenny punkt. Ale niestety Petersen ma jeden punkt więcej, a Taillefer aż dwa punkty więcej. Tak więc w tym momencie ja ile mam? Dobra, nie wypadam z półfinałów, mam... mam jeszcze jeden bieg, dobra, to nieważne. Na całe szczęście na razie utrzymuję jeszcze piąte miejsce i mam 9 punktów. Trzy osoby mają więcej ode mnie, to jest Taillefer, Hampel oraz Andreas Jonsson. Oni mają po 10 punktów w 4 startach i niestety nade mną jest Nicky Petersen. Ile Nicky Petersen ma straty do mnie? Nicky Petersen ma 20 punktów straty, to nie jest chyba możliwe do zrobienia, ale jak najbardziej możliwe jest, żeby Greg Hancock jeszcze mnie dogonił. Ale zobaczcie, gdzie jest Greg Hancock, ma 6 punktów na 8 miejscu po 4 startach, jeżeli teraz przywozi 3 punkty. O, ja z nim jadę w biegu 17, to ciekawie będzie. Jeżeli teraz przywiezie 3 punkty, a ja na przykład 2 będę miał 11, on będzie miał 9, dostaje się do półfinałów i jedziemy razem o finały. Zobaczymy, kto wyjdzie z tego spotkania lepiej. Mam nadzieję, że ja. Ale tutaj nic nie jest jeszcze powiedziane. On tak naprawdę może zwiększyć swoją przewagę o naprawdę multum punktów. I zobaczymy, jak tutaj pójdzie. Ja wymieniam opony. Bieg 17 w porównaniu. Greg Hancock po mojej prawej stronie. Ja w kasku białym. Andreas Jonsson z pola pierwszego. I Thomas Jonasson z drugiego pola. Zielone światło zaświecone, ja zostaję na starcie i lecimy teraz bieg 17. Czuć bardzo, że nawierzchnia jest w porównaniu, ale teraz przynajmniej nie straciłem czasu na hamowanie na trasie, tylko zostałem na starcie prawidłowo. Dobra, lecimy, tutaj telefony do mnie dzwonią. Musiałem na chwilę zatrzymać grę. Lecimy, ten bardzo ważny bieg. Tutaj ludzie do mnie dzwonią. Dobra, Greg Hancock na razie ostatni. Zero punktów na razie dla Hancocka. To jest bardzo dobrze. Jeszcze atak na Andreasa Jonssona może się uda. I udany atak na Andreasa Jonssona. Przechodzimy do pierwszego półfinału, w którym pojadę z Taillefer, Iversenem oraz Jasonem Doylem. Zobaczymy, które pole mi przypadnie w tym biegu. Biorę trzecie, chyba najbardziej pewne. Ładnie będę mógł się włożyć w łuk. Dosyć mocno zużyty silnik, to mnie bardzo nie cieszy, ponieważ mogę tutaj bardzo jeszcze te Grand Prix zepsuć defektem. Mam nadzieję, że się uda przejechać te Grand Prix bez żadnej awarii sprzętowej. Zobaczymy, pierwszy półfinał bez Grega Hancocka ani Petersena. Tak więc oni we dwójkę jadą nawzajem ze sobą, będą walczyć i wyrywać sobie punkty. To jest bardzo dobre. Chwila, zostanę jeszcze trochę, dobra. Ale mi odjechali. O, ja nie mogę. Chyba ten półfinał będzie przegrany. Chociaż jeszcze nie mówię, ponieważ to jest dopiero pierwsze kółko. Ale naprawdę będzie ciężko złapać tą czołówkę. Dobra, Iversen wyprzedzony.
Jason Doyle jest przeze mnie teraz goniony. Lecimy za nim. Dobra. I na razie dostaje się do finału, tak może być, ale jeszcze może uda się przeprowadzić udany atak na Taya Woofindena, który teraz mnie zaatakował. Czy się uda? Udało się wygrać ten półfinał. Jest! Zobaczcie tylko, jak długo ja zostałem, ponieważ tam tutaj troszeczkę się... Dobra, myślę, że napiszcie w komentarzu, czy jest dobrze. Moim zdaniem było ok. Nie za długo, nie za krótko. Musiałem tam jeszcze przytrzymać. Jeszcze dam wam inną kamerę. Zobaczcie. Oni już odjechali, byli na łuku. Tutaj jeszcze troszeczkę wyhamowałem motocykl, dociskając go do ziemi. Więc myślę, że było dobrze. Ponownie największa akcja działa się na ostatnim łuku tego biegu. Taya Woofinden naprawdę bardzo piękny atak. Tutaj kontra i szybki zjazd do krawężnika. Wiedziałem, że tylko tak uda mi się napędzić na Brytyjczyka. Wjeżdża mu przed nos i udaje mi się wygrać ten bieg półfinałowy. Dostaje się do półfinału wraz z Tayem Woofindenem, więc Taya Woofinden może mi pokazać jeszcze, gdzie jest moje miejsce i wygra ze mną w finale. Mam nadzieję, że nie, ale oczywiście... Tak być może. Ej, gdzie jest Greg Hancock? Greg Hancock w ogóle się nie dostał do półfinału. Czy jest jeszcze realna szansa, że Greg Hancock mnie dogoni? Ponieważ naprawdę po bardzo słabych dzisiejszych zawodach chyba nie ma szansy. 168 punktów może zdobyć jeszcze Greg Hancock. W sensie do tylu może dojść. Jeżeli pojedzie następne zawody na komplet, 21 punktów, będzie miał na koncie 168 punktów. Więc jeżeli ja zdobędę jeszcze 8, będę miał 100% szansy na to, że uda mi się, znaczy zdobyłem po prostu już mistrza świata w sezonie czwartym. Jeszcze to nie jest pewne, ale bardzo prawdopodobne, że się uda. Bieg finałowy. Taya Woofinden, Petersen oraz Andreas Johnson. Z tymi zawodnikami spotkam się pod taśmą w biegu najważniejszym, jak istnieje, w finale. Zapraszam was, mam nadzieję, do tego pięknego biegu finałowego. Wszyscy najlepsi zawodnicy pod taśmą już ustawieni, ja wraz z nimi. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać. Przywieź złoto w Toruniu, na Moto Arenie. Dobra, lecimy. Naprawdę ostro tam wjechali wszyscy w ten pierwszy łuk. I teraz Matej Żagar próbuje gonić. Nie ma za dużo prędkości. Może liczyć tylko na dobre ułożenie się w łuku i niepopełnienie błędu. Na razie na prowadzeniu Taya Woofinden, trzykrotny mistrz świata. Andreas Johnson na drugim miejscu. Petersen jest trzeci i chyba będzie zaraz zamykał stawkę. Petersen w kasku żółtym. Ostry wjazd Żagara. Walka na łokcie teraz, tam poszli ostro dosyć z Petersenem na łokcie. Żagar walczy z Petersenem, jak równy z równym. W tym momencie atak jeszcze na Andreasa Johnsona. Goni Taya Woofindena. Czy jest to możliwe, żeby jeszcze go dogonić? Czy Brytyjczyk straci pozycję? I straci! Wykrywa zawody na Moto Arenie. Matej Żagar pokazał naprawdę wielką klasę w tych zawodach. Jestem z ciebie zadowolony, mega. Te zawody były naprawdę bardzo udane. Cieszę się z nich niesamowicie, ponieważ naprawdę udało mi się pojechać tak, jak było napisane w wyzwaniu. Zostawałem na starcie, a jeżeli nawet nie zostałem, jeszcze bardziej utrudniają sobie, zostając na trasie, i udało mi się. To mnie naprawdę bardzo, bardzo cieszy, ponieważ po zawodach w Krsko, tak jak już mówiłem, mam lukę w mózgu. Udało się wygrać te Grand Prix. Przywożę złoto w dzisiejszych zawodach na Moto Arenie. Jestem mega, mega szczęśliwy. Mamy 17 punktów w 7 startach, tyle samo co Taya Woofinden. Andreas Johnson 14 punktów i 15. Nicky Petersen, który przywozi zerówkę w biegu finałowym. Tak naprawdę jedyny bieg, w którym pojechałem gorzej, to trzy biegi są. Bieg siódmy, bieg
16 i 17. Bieg 16 był najgorszy w moim wykonaniu, jeden punkt. Ale był to ten bieg, w którym ukarałem sam siebie i przywiozłem tylko jedynkę, żeby było to zgodnie z zasadami wyzwania. Tabela wygląda w sposób następujący, ale dalej jestem zagrożony przez Grega Hancocka. Muszę przywieźć jeszcze 3 punkty i wtedy będę na pewnym pierwszym miejscu. Nikt mi go nie odbierze i będę wtedy już mistrzem świata. Następne zawody w Melbourne i zobaczymy, jak mi pójdzie w Australii, a w tym odcinku to by było na tyle. Ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam was do subskrypcji kanału, oceny w filmiku, łapką w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!